Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny materiał z roztwierania kontenerów, tyle tylko, że dzisiaj to naprawdę autentycznie będą kontenery, a nie jakieś skrzynki, a to za sprawą tego soczystego faktu, iż spotykamy się w jakże czcigodnym otoczeniu gry World of Warships, czyli Świat Okrętów, który to tytuł przeze mnie był ostatnio bardzo mocno inwazyjnie zaniedbywany. Powiedzmy sobie szczerze, w okręty nie grałem od piekielnie dawna. Dlaczego? No, rzecz jasna, myślę, że wiecie, bo wielokrotnie to na moim kanale już przytaczałem. Ja nie mam w życiu moim realnym, prywatnym czasu na ogrywanie kilku gier MMO, więc albo zasiadam do jednej takiej gry, albo do drugiej, a ta pierwsza odchodzi w odstawkę. Rzecz jasna, dwoma takimi tytułami jest World of Warships oraz World of Tanks. Ostatnio akurat tak się składa, że jestem przyciągany do świata WOTA z siłą tajfunu, z siłą huraganu, tam się tyle dzieje, tyle zyskałem ostatnio premek i wszystkiego, że strasznie przyjemnie mi się w tamten tytuł pogrywa, nie mogę się od niego oderwać, no i naturalną koleją rzeczy efekt jest taki, że okręty poszły w odstawkę naprawdę na dłuższą chwilę, nevertheless. Niemniej jednak przewiduję, że jeszcze do okrętów powrócę, wtedy kiedy po prostu do gry wejdą radzieckie pancerniki, co już szumnie zostało zapowiedziane. Nie mogę się doczekać, to będzie miodna sprawa, no bo jeszcze ich nie ma, prawda? Jeszcze nie weszły, tak? Dokładnie, mamy tutaj niszczyciele, krążowniki, pancerników nie, z wyłączeniem oktiabrskiej rewolucji, czyli tego pierdziołka, którego posiadam w porcie. Zresztą sam go sobie zakupiłem chyba za kwotę 70 zł polskich, czego nigdy nie żałowałem. Tak czy inaczej, od czasu, kiedy ostatnio zasiadałem do tytułu, zaraz będziemy otwierać kontenery, mam ich 25, są to kontenery premium otrzymane od jednego z moich widzów, za co bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę gościu, szapobałem czapki z głów. Zobaczymy, co mi jeszcze z nich wypadnie, ale już bardzo serdecznie za taki prezencik ci dziękuję, brachu. Tak czy inaczej, od czasu, kiedy ostatnio zasiadałem do tytułu, pojawiło się w nim kilka nowych portów. Tutaj patrzymy na port japoński zimą, taki dosyć nietypowy klimacik. Myślę, że ciekawy, myślę, że jest to ciekawy klimat, ale dosyć nietypowy. Oczywiście port zwie się Zipang, Zompong, Pompopong, Pongpong. Tak jakoś to tak było mniej więcej. No tak się to prezentuje. I chyba jeszcze jakiś inny wszedł. Czekajcie, niech się rozejrzę. Na pewno nie było Kronstadtu. Przynajmniej tam mi się wydaje, że kiedy ja ostatnio do tytułu zasiadałem, to Kronstadtu raczej nie było. Kronstadt, dla ludzi, którzy tak mocno w geografii nie siedzą, pragnę poinformować, że Kronstadt to jest port typowo radziecki, który jest zlokalizowany na niewielkiej wysepce około 25 km od samego Sankt Petersburga, czyli Sankt Pietiera, który przez wiele setek lat był najpotężniejszym rosyjskim portem, powiedzmy sobie szczerze, potem portem radzieckim, tam stacjonowała flota Związku Radzieckiego, tam stacjonowały potężne pancerniki. Taka to śmiechostka, ciekawostka, chociaż przyznam się szczerze, nie do końca jestem pewien, czy Kronstadt tutaj został dobrze zrealizowany, bo teoretycznie jest to port zlokalizowany, typowo port militarny, zlokalizowany na wysepce. Tutaj nawet widzimy Sobór Świętego Mikołaja w takim niewielkim miasteczku posadowionym na tejże właśnie wysepce. Oczywiście w dzisiejszych czasach... Oja, jaka gwiazda czerwona! Fajne, ale jazda. Fajny pomysł mieli twórcy gry. No taki smaczek. Tak czy inaczej, w dzisiejszych czasach rzecz jasna do Kronstadtu prowadzi most, który łączy brzegi całej tej potężnej cieśniny. Tak więc on gdzieś tam sobie rypie prosto, jak pysk strzelił w tamtym kierunku. Tyle tylko, że ja nie jestem do końca pewien, czy to zostało dobrze zrealizowane, bo zawsze mi się wydawało, że z portu w Kronstadzie to jednak widać brzeg zatoki. A tutaj tego brzegu nie ma. Aż z ciekawości zobaczę sobie na Google Maps, czy rzeczywiście nie widać tego drugiego brzegu, bo dałbym sobie jajca uciąć, że powinno go być widać. Więc być może Wargaming po prostu poszedł na łatwiznę i tam zrobił morze aż po horyzont. Mniejsza. Myślę, że to sobie wyłączymy, dlatego że oświetlenie nie za ciekawe. Bym sobie włączył... No co bym sobie włączył? Coś, żeby okręty było dobrze widać. Hawaje?
A, niech będą Hawaje. Diabne herbatki, wasze zdrowie. No właśnie, tutaj oświetlenie jest jak w pytkę strzelił. Idealne, można powiedzieć. No i dobrze, co jeszcze chciałem nadmienić? Jeżeli chodzi o kontenery w owym tytule, muszę się przyznać, że w ogóle się nie orientuję, co w nich można wylosować. Z tego, co słyszałem, wszystko. To nie jest tak jak w WoCie, że macie jakiś zbiór określonych premek, które mogą akurat wylądować w kontenerze. W WoWsie podobno jest to dosłownie wszystko. A mówiąc wszystko, mam na myśli naprawdę wszystko, włącznie z tymi okrętami premium, które z tytułu już zostały wykluczone, już ich nie ma w sprzedaży. Więc no jest to nie lada gratka. Oczywiście ja się nie napalam na to, że zyskam coś ciekawego, z tego prostego powodu, że wiecie, mam niewielki odsetek szans na to, że w ogóle trafi mi się jakikolwiek okręt. Może w tych 25 kontenerach żadnego okrętu nie trafię, prawda? No istnieje taka możliwość. A nawet jeżeli trafiłbym jakiś okręt, no to tak, nie dość, że muszę trafić taki, którego jeszcze nie posiadam, to jakby tego było mało, to jeszcze muszę trafić pancernik, żeby czuć się w pełni usatysfakcjonowanym, dlatego że jestem bardzo specyficznym graczem tytułu i nie gram raczej innymi okrętami niźli same pancerniki. Oczywiście największą chrapkę miałbym na takie okręty jak na przykład Musashi, jak na przykład Nelson, ewentualnie Car Nikolaj, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że możliwości wylosowania akurat tych premek oscylują w okolicach zera, dlatego też absolutnie się na to nie nastrajam. Nawet nie wiem, czy będę miał takie szczęście jak w WoCie, czy może nic mi się nie wylosuje. Zaraz zobaczymy. Zresztą też pragnę nadmienić to, że WG od wielu lat zapowiadał unifikację Golda z WoTa z Goldem w WoWsie. No i proszę bardzo, w WoCie mam ponad 30 tysięcy Golda, tutaj mam 1800. Dziękuję bardzo WG, można na was polegać. No. Jak wy coś powiecie, to jest mur beton, sprawdzone info. Dobra, no to żeby już nadmiernie nie przeciągać struny, otwieramy kontenery. 25 kontenerów, chociaż to nie są kontenery, z tego co widzę paczki, no ale dobra. Mamy konto, nie konto premium, tylko wolne punkty doświadczenia w liczbie 10 tysięcy. To jest akurat przydatne w tym tytule, dlatego że z tego co wiecie w WoWsie za free expa można odkrywać sobie i zyskiwać okręty premium. I to wcale nie gorsze od takich standardowych premek. Więc tym podobnymi rzeczami nigdy nie pogardzę. Tutaj po prostu... No, opieraj się, dobra. Myślałem, że znowu muszę kliknąć. 300 golda, spoko, przyda się, dubloniki, nigdy za mało, zawsze tym podobna waluta w takich tytułach MMO jest mile widziana, więc jak najbardziej. Co my tu mamy? Flagi. A no właśnie, bo to jeszcze flagi tutaj będą. Zulu Hotel, ćwiczenie zostało zakończone. Punkty doświadczenia dowódcy. Dobra, przyda się. Jak najbardziej sobie to będę montował. No to tutaj jest strasznie dużo rzeczy, które można wylosować, bo nie dość, że okręty, to jeszcze flagi, to jeszcze jest wiele walut. Właśnie to miałem powiedzieć, że jest wiele walut. Przecież jeszcze ten węgiel, jakieś żelazo dodali. Nawet się do końca nie orientuję, co za to można nabyć. Bo tak dawno nie grałem w tytuł. Jak ja jeszcze grałem w WoWsa, to jeszcze tego nie było. Więc no, spoko, mam węgiel, no. Jakby było zimno w zimę, no to będę miał węgiel. O, chyba znowu 10 tysięcy. No tutaj też widać, że twórcy gry są nieco bardziej szczodrzy, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia, ale to właśnie dlatego, że no tutaj one są potrzebne w zatrważającej liczbie. Żeby odkryć Musashi, chyba musicie nazbierać 750 tysięcy punktów doświadczenia, więc naprawdę trzeba się napocić. Dobra, jedziemy dalej. Póki co nie jest źle. Powiedziałbym, że całkiem spoko. A jeszcze kamuflaże. Tutaj naprawdę jest potwornie dużo rzeczy, które można wylosować, więc to jest jedna wielka niewiadoma. Myślę, no nie wiem, takie są moje preferencje, że ja jednak wolę to nastawienie z WoTa, że jest mniej rzeczy, które można wylosować, ale dzięki temu macie większą szansę na to, że wylosujecie coś, co wam akurat jest potrzebne, co byście chcieli mieć. A tutaj jest wszystko do wylosowania, więc no wszystko wam się może wylosować, tak? Serpentyna noworoczna. No dobra, no. Ogólnie efekty końcowe dobre. Z tego co widzę, kamuflaż ohydny. Niestety w WoWsie to jest taki smutny tytuł, że Wargaming strasznie się rozlubował w tym podobnych kretyńskich kamuflażach. Jakieś właśnie świnki Pepy, jakieś tam hentaje, inne tym podobne rzeczy. Tutaj mamy kamuflaż czarno-pomarańczowy. Po prostu nie skomentuję, ale ja i tak z tego korzystam, no bo to są profity. Te kamuflaże naprawdę bardzo dużo dają, więc bez nich gra byłaby naprawdę trudniejsza. Znowu mamy węgiel! No muszę się rozczytać, o co z tym węglem chodzi. Czekajcie, może gdzieś to będzie tutaj napisane. Czy w badaniach są okręty za węgiel?
nie widzę czegoś takiego. Wiem, że coś za ten węgiel się zdobywało. Dziwne dla mnie jest w ogóle to, że skoro sobie Wargaming wymyślił dodatkowe waluty, to czemu mi się one tutaj nie wyświetlają? Bo teoretycznie wiem, że mam już 5000 węgla, ale to wiem dlatego, że już przed chwilą go wylosowałem, ale tak to gra mi tego w ogóle nie pokazuje, co jest dosyć idiotyczne, troszeczkę niedopracowane. Moim subiektywnym zdaniem. Jeżeli macie jakąś walutę, no to jednak tytuł powinien ją pokazywać. Co mamy? Znowu flagi. Co to są za flagi? Zulu. Krety... Nie mogę. Wiecie, co przeczytałem na początku? Kretyny za bitwę. 50 kretynów za bitwę. No dobra, spoko. Będę miał kretynów w bitwie. No, jak będę grał z Dudusiem, to z pewnością. Duduś, pozdrawiam. Dobra. Znowu ten kamuflaż, taki serpentyna. Teoretycznie spoko, no poza tym, że jest ohydny, to bardzo dobre mamy efekty uboczne z tego, co widzicie. I punkty doświadczenia, i punkty dla dowódcy, i ogólne punkty doświadczenia za bitwę. Do tego jeszcze zasięg wykrywalności, rozrzut pocisków. A, przez przeciwnika. Dobrze. No to takie ogólnie całkiem fajne kamuflaże. Z perspektywy swoich rezultatów. Czy jeszcze jakieś kretyny za bitwę będą? Są kretyny za bitwę. Co to jest? Pa. Wolne punkty doświadczenia 300%. Zobaczcie, ile te flagi dają. 300%. No w WoCie takich rezerw osobistych nie ma. No aż takich to nie ma, naprawdę. Dobra, co my tu dalej mamy? Może jakiś okręt, co gro? Znowu to samo. Znowu serpentyna. Nie wiem, czy to jest tak ustawione, że jeżeli jakiś kamuflaż, to musi być w tych paczkach tylko ten. Czy to jest kwestia przypadku? Prawdopodobnie jest to ustawione. A to już chyba miałem, prawda? Zulu, tak, kretyny za bitwę, no jasne, dobrze, to się zawsze przyda, kredytów nigdy za mało, jak najbardziej. Już otworzyłem, zobaczcie, całkiem sporo kontenerów, ale okrętu nie było. W WoWsie to jednak, Zulu, czyli znowu kretyny. W WoCie to jednak wydaje mi się, że troszeczkę większy był odsetek prawdopodobieństwa na to, że wylosuje się czołg, bo ciężko było tam czołgu nie wylosować. Niezależnie od tego, jak mało kontenerów byście sobie nie kupili, to raczej te czołgi wypadały. Oczywiście zazwyczaj były to te maszyny nieco słabsze, na przykład na poziomie 5 tiera zlokalizowane, ale jednak były, każdemu coś tam się wylosowało. A w każdym razie tych osób, którym nie wylosował się żaden czołg, aż tak wielu nie było. Prawda? Tutaj jednak, no już 15 kontener otwieram, ani jednego nawet dupowatego okrętu nie miałem. Znowu kretyny za bitwę, tak? Zulu Hotel, też to już było, więc widzimy tutaj pewną powtarzalność. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kretyny za bitwę, ja to jestem wielki. Znowu ten sam, tak, ewidentnie jest tak, że jeżeli wylosuje nam już kamuflaż, to tylko ten jeden typ. No bo kurczę, to niemożliwe, żeby 4 razy z rzędu ten sam mi się wylosował, gdyby taki mechanizm nie istniał. Po raz kolejny Zulu Hotel. Też jakaś taka stronniczość tego losowania widzę. I te same kamuflaże, i te same flagi w koło Macieju. Dziwne trochę. Znowu ten sam kamuflaż. Nie, inny! Type 59. Fofofofo, proszę, proszę. Oczywiście typ 59 jest przez nas kojarzony w WoCie. W WoWsie może mniej. Punkty doświadczenia 200. Rozrzut. Czyli gorszy kamuflaż od tamtego, chociaż troszeczkę lepiej wygląda, tak bardziej wojennie. Dobra, czyli jednak nie ten sam kamuflaż zawsze się losuje. Myliłem się. No dobrze. Znowu mamy flagi. I to są flagi papapapa, czyli znowu coś, co już miałem. 20 kontener. Proszę bardzo. Co my tu będziemy mieli? Jeżeli żadnego okrętu nie trafię w tych wszystkich kontenerach, biorąc pod uwagę, że Wargaming tak szumnie zapowiadał, że to każdy okręt z całego tytułu można wylosować, a w 25 kontenerach nie trafię ani jednego, to przyznam się szczerze, będę inwazyjnie rozczarowany. A to co? Postman? Dziwne. Jakoś tak inaczej ten kontener wyglądał. Czerwony smok, szybki bil, punkty za bitwę, punkty dowódcy. No dobra, no, widzę jakieś takie inne skrzynki nagle. Czyżby to były... jakieś przez tytuł dawane każdemu graczowi? Raczej nie, bo Wargaming to by tak szumnie golda nie rozdawał. 1000 golda, fajnie, to już jest całkiem sympatyczna ilość, to już widać. Co my tu jeszcze mamy? Co my tutaj jeszcze mamy? O, jest! Czyli jednak, proszę bardzo.
No to super. Rzeczywiście mówiłem, że byłbym rozczarowany i byłbym rozczarowany, gdybym żadnego okrętu w tych kontenerach nie wylosował. Teoretycznie dobry okręt... O, fajny dowódca. Plus 10? To nieźle, już taki przeszkolony. Natomiast powiem wam szczerze tak. Teoretycznie jestem wielkim wygranym, dlatego że to nie jest słaby okręt premium. Widzę siódmy tier, no to siódmy tier to już jest taki nie w kij dmuchał. To jest bardzo już wysoko tierowo posadowiona maszynka, ale z drugiej strony... Ja tak jak mówiłem, po prostu gustuję w pancernikach, gram pancernikami, no tym mogę wypłynąć w kilka bitew, żeby zobaczyć jak się tym gra, no ale ja lubię pancerniki, no i to jest właśnie ten ból. Z39, zaraz go sobie obejrzymy w porcie. Dobra. Włoż to eta! Co my tu jeszcze będziemy mieli? Dwa kontenery. Znowu znaki Uroboros. Opro... Co? 777%? Punktów doświadczenia? Wow! To o takich bajkach to ja nie słyszałem. Naprawdę, czegoś takiego to jeszcze świat nie widział chyba. No i znowu flagi. Proszę bardzo, Bazyliszek, powieść mińsku, kredyty za bitwę. No dobra, spoko, tak to się prezentuje. Jakiś okręcik oj, weź te hentaje schowaj, gościu. Jakiś okręcik wylosowałem. Zaraz go sobie tutaj znajdziemy. Z39, to jest coś takiego. No. Muszę przyznać, takie Kriegsmarine. Wygląda super, naprawdę, prezentuje się bardzo zacnie. No, fajnie, fajnie. Taki okręcik. Widzimy tutaj dwie podwójne... A raczej, czekaj, ile ich tu jest? 1, 2, 4. Dwie poczwórne wyrzutnie torped. Jakieś działka tutaj są. No niezbyt wiele, no bo to jest właśnie taki podtyp okrętów, że wiele ich być nie może. 1, 2, 3, 4 działka. No i głównie na tych wyrzutniach torped trzeba polegać. No, w tej klasie mnie to akurat nie dziwi. Zobaczmy okręt w pełnej krasie. Właśnie, jest jeszcze jeden port, którego wam nie pokazałem do tej pory z oczywistych względów, bo jest totalnie odpały. Nie wiem, kto w ogóle coś takiego wymyślił, no ale... Wargaming, jak coś wymyśli, to nie pomalujesz. To jest aluminium, tego nie pomalujesz. No i mamy teraz port w kosmosie, no. Teoretycznie spoko, bo można obejrzeć okręt... Okej. Nie skomentuję po prostu. Natomiast można obejrzeć okręt w pełnej krasie, tak? Stuprocentowo, tak encyklopedycznie, włącznie z tym kadłubem, który zazwyczaj znajduje się pod taflą wody. To jest super możliwość, to mi się bardzo podoba. Natomiast samo założenie jest po prostu groteskowe, no ale pewnie znajdą się też tacy, którym się to podoba. Dobra, powiedzmy, że losowanie, no takie... No nawet nie wiem jakie, bo nie wiem jakie tutaj losowania były, czy rzeczywiście te okręty premium się często ludziom losowały, czy rzadko, czy to było dobre losowanie, czy też złe. Fatalne z pewnością nie było, no bo jakiś okręt premium jednak mi się trafił, więc można założyć, że częściowy sukces, no ale wydaje mi się, że też mogło być troszeczkę lepiej, więc tak na dwoje babka wróżyła. Na razie z mojej strony to tyle, widzimy się w przyszłości zarówno w tym tytule, jak i w innych na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podoba. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Piszcie, co wy wylosowaliście w kontenerach w grze World of Warships. No i hej, ludziska. Cześć.